Witamy bardzo serdecznie w Energy Gas Polska. Chcielibyśmy Państwu przedstawić montaż instalacji gazowej do Nissana Murano z silnikiem 3,5-litrowym, 6-cylindrowym z 2005 roku. Autko jest teraz w trakcie kalibracji. Ustawiamy wszelkie parametry, aby klient cieszył się bezawaryjną i komfortową jazdą. Tak jak mówiłem, silniczek 3,5 litra V6, tutaj możemy spojrzeć, dokładne oznaczenie, charakteryzuje się dosyć dużym apetytem na paliwo. Potrafi spalić 17 litrów benzyny, dlatego klient zdecydował, że czas założyć instalację gazową. Teraz spalanie rzędu 19 litrów gazu pozwoli zaoszczędzić na każdym 1000 km około 440 zł. Zamontowaną instalacją jest instalacja BRC Sequent Plug and Drive. To jest instalacja włoskiego producenta, kompletny zestawik z dwuletnią gwarancją bez limitu kilometrów, znaną już na rynku od ładnych paru lat, bezawaryjnie cieszącą się renomą. Tutaj mamy zamontowany komputer sterujący instalacją gazową BRC Sequent Plug and Drive. Filtr fazy ciekłej z elektrozaworem. Tutaj troszeczkę nie widać, ale tam jest właśnie zamontowany reduktor Genius Max, odpowiednio dobrany pod parametry tego silniczka. Tutaj mamy filtr fazy lotnej, oryginalny BRC, który wymieniamy podczas przeglądu. Oraz wtryskiwacze gazowe, które są tutaj ukryte pod tą piękną osłoną, także dla niewprawionego oka instalacja gazowa w tym aucie praktycznie nie istnieje, tylko właściciel wie, że oszczędza duże, duże pieniążki. Rzut oka na całość. Przejdźmy dalej. Wlew gazu został zamontowany pod klapką wlewu benzyny. Czyli możemy za jednym zamachem tankować co jakiś czas benzynkę tylko na odpalania. Oraz w tym samym miejscu tankujemy gazik po dokręceniu tej oto przejścióweczki, którą po tankowaniu odkręcamy. I zamykamy wlewik. Jest to całkowicie niewidoczne. Przejdźmy jeszcze do kolosalnego zbiorniczka. W tym aucie jest to 73-litrowy zbiornik w miejscu koła zapasowego, czyli tak zwany zbiornik toroidalny w kształcie koła. O pojemności, tak jak mówiłem, 73 litrów. Ogromna pojemność z racji dużego autka. Taki zbiornik jest zalecany. Zasięg na takim zbiorniczku to około 310 km. Oczywiście jest to ściśle zależne od stylu jazdy. Przy cenie za instalację 4,5 tysiąca złotych. Instalacja zwraca się całkowicie po 10 tysiącach kilometrów. Przejdźmy jeszcze do przełącznika. Przełącznik jest w takim tutaj fajnym schoweczku. Jest to przełącznik trybu gaz-benzyna, jak również jest informacja o aktualnym poziomie gazu. Fajnie ukryte, klient wymyślił bardzo fajne miejsce. Po zamknięciu całkowicie niewidoczne. Tu jeszcze pięknie rzut oka na te luksusowe wnętrze. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i do oglądania naszych filmów. Dziękuję.